Witam, tutaj Avalgis, to jest czwarty film z gry pod tytułem Unturned i jak obiecałem, budujemy coś dzisiaj. Gdzieś tutaj na farmie, nie wiem w sumie gdzie konkretnie, mi się wydaje, że najlepiej by było tutaj, tak żeby powiedzmy garaż jakoś wychodził w pobliżu tej bańki tutaj z paliwem. Domek będzie miał podstawę 3x3. Na dole cztery kratki to będzie garaż, jedna to taki przedsionek, jedna schody i zostaje nam ile? 3? To będzie jakiś taki magazyn i taka farma, powiedzmy też za ścianą, która powinna się okazać nieco bezpieczniejsza od farmy takiej na zewnątrz, gdyż farmy na zewnątrz mogą nam przyjść zombie i ją uskubać z naszych roślinek. Czy to nie będzie za niskie? Czy tu będę miał trawę w garażu? Będę miał trawę w garażu. Trudno się mówi. Jakby to tutaj umieścić? Całość na trawie, czy... A jakbym to zaczął tutaj i to wtedy będzie trochę podniesione, ale wtedy z kolei nie wjadę samochodem do garażu tak fajnie. Musiałbym jakieś rampy budować. Czy jest sens budować ramp? Wątpię, więc zbudujemy to sobie na tym... Nie, jak zbuduję na tym poziomie, to tutaj z kolei mi wejdzie pod ziemię. To muszę to zbudować w takim razie gdzieś, gdzie jest bardziej płasko. Na przykład, jakby się to zaczynało tu. Wyjdę z tym tam, wyjdę z tym tam. No to zaczynamy tutaj. Kolejny. Jakoś tak to się... O! Tu. Tu. Jak mi powiecie, że ja z tym nie wyjdę tak jak chcę wyjść, to normalnie, kurde, to będzie niefajnie. Się pogniewamy. Tak. Tak. A, fuck, tutaj nie miało być tego, tu miał być Greenhouse Foundation, coś tam. Dobra, tutaj. Tak. I tutaj tylko zobaczę, czy wyjdę. No, róg tam będzie trochę pod ziemią, ale tam i tak będzie Greenhouse. Greenhouse, więc. Dobrze. Teraz tak. Wooden support. Nie. Wooden pilar. A tam muszę mieć. Zaraz, jak się zrobiło te Greenhouse Foundation. Moment. Przeglądarka. Google.com. Unturned Wiki. Crafting Recipes. O to chodzi. I teraz tak, structures to tu jest, czy gdzie? Output, Greenhouse Foundation. O Boże, 4 fertilizery, mam takie rzeczy w ogóle, czy to się da jakoś zrobić? One rope plus one cloth. A one rope się da jakoś zrobić? Klof i Hanzo. Dobra, da się zrobić, spoko. W takim razie zrobimy sobie trochę tego. I myślę, że dwie podstawy takie tam by wystarczyły. Co prawda w takim razie muszę sobie niestety usunąć dwie już istniejące. Czekaj, ja właściwie tutaj szukam klofów. Chyba jakiś miałem. 9. Dobra. Crafting, nie tu Hanzo. Tutaj. Klofy tutaj i mamy ropesy. Ile ja tych ropesów w ogóle potrzebuję? Jeden rope i 3 klofy. O kurde, to za dużo ich zrobiłem. W takim razie, fuck. Troszeczkę. Klof, rope, fertilizer. Ciach, ciach. O, 6 ich aż, aha. Czyli potrzebuję w sumie 8, no to tyle wystarczy w zupełności. Czyli to sobie mogę gdzieś tutaj wrzucić z powrotem. Ups, wszystkie. Dobra, i jeszcze muszę zrobić w takim razie jeden Wooden Foundation, gdyż tamten popsułem. Wooden Foundation to są 3 Wooden Framey, czy mam tutaj jeden na razie, ale... tutaj gdzieś powinno... Nie, dobra, to jest puste. Muszę sobie trochę w takim razie ich zrobić. Taki składzik drewna przenośny. Tak, i sobie wszystko przerobimy na Wooden... Znaczy na deski i z desek na Wooden Platy. I z wooden plate'ów na wooden frame'y i z wooden frame'ów na wooden foundation 1, a resztę sobie zostawię na później. I to tutaj wrzucę w sumie z powrotem. Zaraz. Crafting, fertilizer, wooden foundation, mamy greenhouse foundation sztuk 2.
Idziemy to od razu zamontować. Zrzucę niepotrzebne rzeczy i będę robił. A zaraz. Teraz znowu źle, bo ja jeszcze potrzebuję jedną podstawę, bo tamte dwie usunę, bo to miało być w rogu. I craft. No w sumie tamto mogłem skraftować na miejscu. Lol. Lel, nie musiałem tu biec. Trudno. Mam nadzieję, że w ogóle znajdę, może nie w tym odcinku, ale w przyszłym, jak gdzieś pojadę, to może znajdę przy okazji te lampki, to już będę miał oświetlony domek też przy okazji. Dobra, teraz jadę z... Dobra, musiałem przewinąć niszczenie tego, bo to trwało zbyt długo. Jednak psucie tego w trzy osoby było dużo łatwiejsze. Dobra, Greenhouse Foundation raz i Greenhouse Foundation 2. Może to będzie przesada, taka wielka farma, ale... No, ale niech będzie taka, no. Mamy duże, dużą dosyć podstawę domku, także będzie w porzo. Okej, co ja teraz potrzebuję? Pilarsy i wallsy. I będę, znaczy najpierw muszę zrobić jeszcze z tych wallsów, muszę zrobić te okna, drzwi i tak dalej. Znaczy otwory okienne w sumie. Dobra, fertilizer sobie tutaj gdzieś, nawóz sobie gdzieś tutaj wrzuć. No tutaj jest jeden. Nawóz tutaj oddam. Jakieś tam części drewniane też tutaj w sumie mogę powrzucać. Board, wooden supporty wszystkie, wooden crossy wszystkie, wooden frame, wooden plate. To najwięcej waży, bo tu jest tego dużo. Dobra. I bierzemy w takim razie filary i bierzemy ściany. I teraz tak, tu jeszcze będę musiał w sumie, nie, wooden pilar mogę wziąć ich trochę, bo na miejscu... A to jest pilar, czyli tak, doorway, czyli drzwi, znaczy miejsce na drzwi, to jest, to są dwa wooden frame'y, czyli to, muszę mieć, dobra, muszę tego jeszcze zrobić trochę jednak. Fuck, wyplułem to wszystko, to jest za ciężkie, dobra, najpierw postawimy filary. Oh fuck. Jednak... Tutaj nie jest tak jak w Minecrafcie, że da się cały dom i jeszcze stajnie ze sobą w kieszeni nosić. Tutaj nawet w plecaku się nie mieści ani 1/3 domu. To jest straszne. Po prostu niespotykane wręcz. Bam. 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 Trochę ich tutaj wyjdzie. Bam. Nie mówcie mi, że tu się nie da zbudować filii. Nie. Nie. Fuck. Shit. Shit. I co ja mam teraz robić z tym? Nie będę chyba całego... przesuwał. O jeden... ten tutaj. Takie jaja. Co ja mam z tym fantem zrobić? Bo tak, tutaj miały być te cztery klocki tutaj, to miał być garaż, tutaj jedna brama garażowa, druga brama garażowa. I tutaj gdzieś tak wejście do domku tutaj albo tutaj. Tu gdzieś schodki też w międzyczasie. No ale okazuje się, że nie bardzo. Nie bardzo. Jakby to teraz zrobić w sumie? Kurde. Najlepiej to by było przesunąć wszystko o jedną szerokość podstawy tutaj w lewo. No base. Shit. Ale wreszcie się dało, że to tak przez trawy wy... Nie. Dobra, czas... Kurde, opłaca mi się to... No nie no, popsujemy. Dobra, w sumie to mogę zostawić, później to rozwalę, jak mi się będzie bardzo nudziło. A tutaj widzę, że kolega, kurde, stoi w powietrzu, nie? Mimo tego, że usunąłem po nim podstawę, ale tutaj już na trawie nie mogłem postawić tego drugiego rage'u. Dobra, chcę sobie teraz zrobić, proszę ja was, te jeszcze trzy, kurde, fundamenty drewniane i to, bo one chyba tutaj gdzieś leżą, przynajmniej w częściach. Board. Tutaj gdzieś coś jest. Wooden support. Nie, dobra.
Wooden board. Puch. Wooden plate. Puch. Wooden frame. Puch. Jeszcze jeden potrzebuję. Raz. Dobra, nie. Zbuduję tego już więcej. Puch. I puch. Tu jeszcze mogę zrobić jeden. I puch. I tutaj jeszcze jeden. Tak. Okej. Okay. Idziemy budować. To zajmie dłużej niż przypuszczałem to budowanie, ale mam nadzieję, że w jednym odcinku się zmieszczę tak choćby bez drzwi i okien, ale żeby była już konstrukcja, powiedzmy, wooden foundation, rabudie. Tu mam nadzieję, że jest prosto, bez żadnych niespodziewajek. O, tak. I mam nadzieję, że się nie majtnę z tymi z tym podwoziem. Pyk. Okej, okay, i teraz cerelko, jeden filar mi został. Shit. Jeszcze muszę mieć raz, dwa, trzy na to piętro i pierdyliard na, no, drugie piętro. To niedobrze. Czy ja tu mam jeszcze jakieś? Nie, ale mam wooden support. Support. Nie, fuck, jak się robią filary? Wooden support i jeden board. Nie mam boardów. Ani jednego boardo nie mam. Ani jednego boardo, muszę zrobić boardo. I nie mogę podnieść. Co ja tu mam takiego ciężkiego? Aha, ściany mam takie ciężkie, no tak. Ściany już sobie mogę jakieś tam postawić przynajmniej. A będą one... czy garaż potrzebuje okien? Chyba nie, więc będzie tutaj. Będzie tutaj. 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 I teraz tak, tu będą drzwi wejściowe. Ściana, czyli ściany będą tutaj, ale to na razie tu nie mam filarów, więc trudno. I tak, teraz w ten sposób tu by mogłoby być w sumie wejście na piętro, czyli tu damy ścianę, a tutaj będą drzwi do garażu, a tutaj z kolei będą drzwi na farmę. I w takim razie, czy farma potrzebuje okien? Farma w sumie mogłaby mieć okna. Czekajcie, czekajcie, czy wooden walls plus wooden support, tak, wooden doorway, gdzie jest wooden doorway, halo, już zrobiłem chyba jakiś, halo, wooden wall plus wooden support, a potrzebuję tak, raz, jeden do garażu, jeden do wyjścia głównego, jeden na farmę, czyli na razie trzy sztuki, ale zaraz, okno się zaś robiło. No, w jakiś poryty sposób, dobra. Czyli tak, i tak, ile chcemy mieć okien? Tutaj 2, 4, pierdyliard. Dobra, tyle, nie będzie. I teraz tak, to zaś z tym, i to mamy w tym momencie okno. I robimy okno tak, żeby nam zostały 3 drzwi. Okej, okej. Wooden doorway, stawiamy wooden doorway. Dunia nie postawię, bo nie mam filara, fuck, so fajnie. Tutaj jeden, tutaj drugi, i teraz okna stawiamy może jedno tu i drugie tu, bez szaleństw. Tutaj postawimy normalną ścianę, bo nie mam aż tyle tych okien w sumie, to trzeba dużo boltów do tego. Ale tutaj też zrobimy wooden window, albo tutaj zrobić drzwi, tylne wyjście. W sumie to by nie było głupie. Wooden doorway. Pyk. Okej, okay. I tutaj już będziemy mogli sobie brawać. Brawa, moment. Wooden garage. To jest zaś. Wooden window plus jeden support. Jaka bzdura. I potrzebujemy dwa takie. Jak z tego i tego można zrobić coś takiego? Ups. Ja was proszę. Pyk. I pyk. I teraz musimy zrobić dużo. Zaraz. Wooden plate? Nie, platform. Platform to są trzy wooden plate'y i jeden wooden cross. Boże, jakie to jest drogie. W zasadzie będę musiał iść drewna naciąć. Dużo. Ech. Ile ja mam? Dobra, już mogę podnieść różne rzeczy i mogę zrobić te trzy filary i obścianować przynajmniej cały dół. Dobra, tu mam wooden crossów. Fuck, no zaś za ciężkie. Dobra, wooden filary muszę zrobić. Filar to jest wooden support i jeden board. Czyli to sobie od razu na
Pyk, na deski przerobię. Support, board, pilar. Pyk. Trzy filary. Wiem, że będę potrzebował tego dużo więcej na. No nie chcę tych. Dużo więcej będę tego potrzebował zaraz na piętro. Ale piętro to może nie wiem kiedy indziej w sumie będzie, bo to trochę zajmie budowanie tego. Chyba, że sobie daruję budowanie na odcinku i po prostu na następnym odcinku już będzie dom mniej więcej gotowy i tak tego. Aha, teraz zaś muszę mieć wooden wall i wooden support. Tak, wooden doorway. Jeden doorway potrzebujemy. Equip i postawimy go tutaj jako wejście główne do domku. Główne wejście i tak symbolicznie jedno okienko naprzeciwko wejścia na piętro. Tutaj ściana. Ja tu w sumie też mógłbym mieć wyjście takie jedno na farmę. Zrąbałem, to tutaj mogło być. Albo tędy się będzie przechodziło na farmę. Dobra. Nie będzie masz tylu drzwi mieć. Pyk. I tutaj teraz zrobimy wejście na piętro i to jest wooden ramp. I to jest wooden platform plus swaje wooden support. Czy ja mogę tutaj zrobić to? Wooden support się zaś robiło z patyczków, nie? I tak. Tak. Nie tu. Tu. Craft. Tak. 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 Jest. Dobra. To jeszcze zrobię z tego. I teraz tak, pomału. Wooden platform, 3 wooden platy, czyli to, czyli mogę sobie jeszcze zrobić ich więcej. Tak. Coś tu wysrałem pod siebie? Nie. I tutaj posprzątam. Wooden platform, wooden cross jest, wooden plate jest, ok. Tak, wooden platform, pyk. 4 sztuki, wow, szaleństwo. I teraz rampy się robiło, bo tu nie ma schodów za bardzo. W takim razie musi być rampa, wooden platform i 2 wooden supporty, ok. Tak, tak, wooden ramp. Czemu to jest takie coś? Czemu to tak wygląda śmiesznie? Sturdy board ramp. Jak to się obraca? A, tak, okej. W ten sposób. Bo tak potem nie wejdę do reszty domu. Musi być tak. No i tu będzie piękne wejście na piętro. Wooden platform. To. Tak. Nie wiem, może tutaj też damy drugi. Wow, tu się da zamknąć, serio. To chyba nie miałoby zbyt dużego sensu. Okej. Tutaj jeszcze muszę mieć raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk tego. Pyk. A, czemu to się nie stakuje w craftingu? Tak. Wooden plate, wooden cross. Wow, serio, tak mało? Nie, zaraz. To jest wooden support i teraz wooden support to jest wooden cross, tak? Mamy 12 tego tu. A ja mam jeszcze 3 te platformy już? 4, 5. No, nie musiałem tak szaleć z tym w sumie. Pyk, pyk, pyk. I mamy już piętro zaczęte, powiedzmy. No i teraz będą jaja, bo znowu muszę zrobić pierdyliard filarów, pierdyliard ścian i znowu pierdyliard platform jako sufit. Ej, ale już wyjście na dach też sobie zrobię i wejście na dach już będzie drabinką, bo też jest taka możliwość, żeby takie coś zrobić, zdaje się. Jeszcze muszę zrobić drzwi, bramy, okna takie zamykajki, bo tędy się da normalnie przejść nawet bez skakania. No bez skakania da się wyjść, także no nie za bardzo o to chodzi. Nie, tu mam gdzieś jeden egzemplarz tego, tej takiej żaluzji choćby, ale jeden to trochę mało w sumie. A tu mam jeszcze te wooden crossy. I o, jest wooden shutter. O właśnie, wooden post. To jeszcze sobie zrobię taki balkon tam przy okazji. O, balkon to będzie coś fajnego. To będzie fajny domek. Tak mi się wydaje.
Okej, okay. I sobie postawimy wooden, ten wooden shutter. Mam też metalowy. Wow, tu się da obojętnie jak postawić. Wow, nawet tak. Albo... Nie, pod sufitem podwieszanego się nie da. Szkoda. Smutek. Wydaje mi się, że lepszym pomysłem było drewnianych użyć na piętrze. Jako taka w sumie estetyczna tylko część, a na parterze użyć metalowych, nie wiem, może jakaś wytrzymałość, różnica w wytrzymałości jest, bo chyba mam dwa metal shutter, tak mi się coś wydaje. Albo to, nie wiem co to było, ale coś takiego w sumie miałem. A zaraz musimy... tu nie. Tu nie. Tu nie. Tutaj też nie. Tutaj też nie. Tutaj też nie, to może jest w starym domku, to ja się tam jeszcze przyjadę, ale później. Przy okazji jeszcze drewna trochę pozbieram i w ogóle. No, także to by było na tyle w tym odcinku. W następnym już będę miał gotowe elementy, czyli po prostu się tylko dokończy domek. Drzwi powstawiam kiedy indziej i jeszcze sobie pojadę, nie wiem, w parę miejsc poszukać lamp. Halogenów, bo mam trzy generatory, ale nie mam żadnej lampy, a tam się by się już przydało tylko oświetlić ten pierdolnik w środku. Więc takie są plany na przyszłość. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i na razie.